Cześć. Dzień dobry, z tej strony Marta Flurkiewicz-Borkowska, czyli pani Flobo. Słuchajcie, dzisiaj chciałabym wam szybko pokazać, jak stworzyć taki interaktywny film. To znaczy, jak spowodować, że film stanie się interaktywny, czyli dodamy do niego pytania bądź też quiz. Bardzo szybko się to tworzy i właśnie dzięki funkcjonalności Nirpoda można to bardzo szybko zrobić. Słuchajcie, tworzymy to tak jak normalną lekcję, czyli naciskamy Create i wybieramy zamiast Lessons, wybieramy Videos. Klikamy tutaj, no i pojawia nam się wnętrze tworzonej lekcji w formie filmu interaktywnego. W tym momencie zobaczcie, że Nirpod prosi nas, czy chcemy sobie wybrać jakiś film, który już tutaj jest w ich bibliotece, czy może pobrać jakiś z YouTube'a, a może być może możemy coś wziąć z moich wideo, a może też chcemy załadować jakieś wideo, które posiadamy, tak? To też jest, słuchajcie, możliwe. Ważne, żeby miały te rozszerzenia MOV, MP4 albo AVI. No to ja tutaj sobie upatrzyłam z YouTube'a krótki filmik z serii, słuchajcie, Nikos Weg. Jest to seria filmów fajnie wprowadzających do nauki języka niemieckiego. Filmik jest krótki, niecała minuta, a fajnie, jeśli uczniowie go będą oglądać i przy okazji w jakiś sposób przetwarzać. Bo chodzi o to, żeby film, który chcemy przekazać uczniom, aby go obejrzeli, nie był po prostu filmem, który oni oglądają i być może myślami są gdzie indziej, tylko abyśmy właśnie spróbowali ich zaangażować w oglądanie tego filmu. Także na razie w tym momencie jest tak, że możemy dodać dwie aktywności. Jest to open-ended question, czyli pytanie otwarte, oraz quiz. Oprócz tego, słuchajcie, co tu jest takiego możliwego. Zobaczcie, po prawej stronie na dole możemy ustalić, jaką chcemy mieć szybkość. Możemy również wprowadzić napisy, tak? Na przykład ja mogę niemieckie, zaznaczam i będą jeszcze niemieckie dodatkowo napisy. No i oczywiście mogę jeszcze ustalić jakość. Tutaj jest akurat już podana, jaką mogę ustawić. No i oczywiście tą szybkość, o której mówiłam wcześniej. No i słuchajcie, jest też opcja, że możemy trim, czyli możemy uciąć tutaj sobie kawałek filmu, jaki potrzebujemy. Czasem jest tak, że na YouTubie są filmiki dużo dłuższe, a my potrzebujemy tylko na przykład kawałek. No to jest taka opcja, że możemy tutaj to zrobić. W tym momencie ja chciałabym dodać w pewnych momentach tego filmu pytania dla uczniów. No to naciskam sobie play. Ja sobie będę przesuwać, słuchajcie. Anneliese. Hallo Max. Wie geht es dir? Super, und dir? Auch gut, danke. No i robię sobie tutaj przerwę, bo na przykład chciałabym, żeby moi uczniowie zastanowili się, co to znaczy wie geht es dir. No to nacisnęłam na add activity i wybieram open-ended question. Napisz, co to znaczy wie geht es dir. Ok. I tutaj tworzę, słuchajcie. I uczniowie będą mieć przestrzeń do tego, żeby napisać. Naciskam done. I w tym momencie zobaczcie, że widać, że w 0.16 pojawia się takie pytanie. I w tym momencie puszczamy dalej. Hi Emma. Hallo Max. Und du, wer bist du? Ich bin Nico. Mhm. Słuchamy sobie, przewijamy dalej. Du kommst nicht aus Deutschland, oder? Entschuldigung. Woher kommst du? Ich bin... I teraz na przykład, słuchajcie, jest kolejne i znowu mogę na przykład zadać uczniom pytanie. O co Max pyta Niko? Na przykład takie. I naciskam save. Idziemy dalej. Ich bin Max und ich komme aus Deutschland. Und ich bin Emma und ich komme auch aus Deutschland. Ich bin Niko. Ich komme aus Spain. Spanien. Spanien, ja. Ich komme aus Spanien. Und woher
No i teraz kolejna jest szansa na to. Mogę zadać kolejne otwarte pytanie. Woher kommt Nico? Teraz już po niemiecku. No i kolejny oglądam. Kommst du genau? Woher? Wo wohnst du in Spanien? Wohnst du in Barcelona oder in Madrid? Sevilla. Du wohnst in Sevilla. Ich wohne in Sevilla. No i teraz, słuchajcie, jest fajna okazja do tego, żeby zrobić quiz. Mogę tutaj zadać pytanie. Wo wohnt Nico? Więc chcę wam pokazać, jak wygląda quiz. I tam było Madrid. Madrid. Sevilla. Jeszcze jakaś była miejscowość, ale ja teraz zapomniałam. Dobra, muszę usunąć i muszę jeszcze raz przysłuchać. On mówi, że stracę teraz te wszystkie, więc wiecie, trzeba sobie dokładnie po prostu przemyśleć. Wo wohnst du in Spanien? Wohnst du in Barcelona oder in Madrid? Sevilla. Du wohnst in Sevilla. Ich wohne in Sevilla. Nico war auch. Okej, okay, dobra, już wszystko wiem jeszcze raz, także widzicie, że trzeba sobie dobrze przemyśleć, czyli wo wohnt Nico. I teraz tutaj mam in Barcelona, in Sevilla i słuchajcie, zaznaczam, że to jest prawidłowa odpowiedź i dodam jeszcze jedną miejscowość in Madrid. I mogłabym dodawać jeszcze kolejne odpowiedzi, ale ja chciałam tylko trzy. Oczywiście jest też możliwość wielokrotnego wyboru. Naciskam save. No i słuchajcie, tak naprawdę... Muszę trochę przyciszyć, tak naprawdę, słuchajcie, z takiego krótkiego filmiku minutowego, czy też dwuminutowego, możemy naprawdę zrobić coś fajnego i możemy zaangażować uczniów po prostu w słuchanie i w zaangażowanie. Także to od nas zależy, jakie aktywności tutaj dodamy. Na razie niestety mamy tylko dwie, ale to i tak jest całkiem fajna funkcja, która umożliwia nam przesyłanie uczniom filmów właśnie w takiej interaktywnej formie. Jeszcze zobaczcie, u góry jest settings i możemy tutaj nadać tytuł temu filmowi Nico Zweg na... Nico Zweg. O, i mogę sobie dodać część, na przykład pierwsza. No i save i exit, czyli zapisz i wyjdź. I na dole naciskam, słuchajcie, już jestem pewna, że wszystko zrobiłam, co chciałam. Naciskam save i słuchajcie, możecie być pewni, że zawsze możecie do tego wrócić. Możecie znowu edytować. Tutaj w lewym dolnym rogu jest edit. No i jakie mamy możliwości? Możemy w czasie rzeczywistym, jak prowadzimy lekcje online, to uruchomić. Czyli podajemy uczniom link albo kod, a oni wiedzą, że mają wejść przez aplikację albo stronę nir.com. Możemy im zadać to na zadanie domowe, na przykład przed lekcją i wtedy ustalamy właśnie w kalendarzu i podajemy im również link wygenerowany przez nir.pod. A jak jesteśmy na przykład w klasie, to możemy też to zapodać in front of class, czyli że uczniowie widzą poprzez udostępniany nasz ekran, ale już sami nie odpowiadają, tylko możemy w trakcie lekcji. I to w sumie również też możemy zrobić oczywiście w nauczaniu zdalnym. Zachęcam do wypróbowania oraz do dzielenia się swoimi interaktywnymi filmami tworzonymi w Nirpodzie.